jestem Bogiem. Innego Boga nie ma. Jestem Ilze. Naukowiec. Muszę przeżyć za wszelką cenę. Od ognia. Piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. A... Jestem stamtąd. Widziałem piekło. Postacie te były wyrzucane wysoko z wielką siłą wewnątrz płomieni. I spadały ze wszystkich stron, jak iskry podczas wielkiego pożaru. Ciężaru i równowagi, wśród przeraźliwych krzyków wycia i bólu rozpaczy. Czasami jestem bezczelna i agresywna, czasami delikatna. Jestem Abir. Czyli osobą głęboko zakochaną w Panu Bogu, a na mojej drodze staje kobieta. Salve Mater Misericordiae. Jestem Sara. To jest kluczyk do mojego skarbu. Muszę się stąd wydostać. Znacie naszą politykę wobec Kościoła. Popieracie ją od lat. I dlatego nas wybieracie. Pamiętajcie, że wszystko zawsze robimy dla was. Dla waszego szczęścia i pożytku, dla ludzkości, dla humanizmu. Dlatego rozdzieliliśmy państwo od Kościoła i dlatego do końca rozetrzemy konkordat. Ten pakt ohydnej niewoli zawarty z Rzymem. Watykan jest twierdzą kłamstwa, tyranii i fanatyzmu. Tam zatknęli naszą flagę. Papież i papiestwo to rak. Tomasz Antoni Żak. Jestem autorem dramatu Koniec Świata, czyli dramat, który nie ma końca. Chcę opowiedzieć o tym, jak bardzo nam jest potrzebne piekło, abyśmy mogli poznać niebo. Ale hulaj dusza, piekło nie ma. I pełna sala na kulu oklaski. Tak. Słyszałam coś takiego na konferencji. Piekło jest puste, mówi ojciec Hryniewicz. No i euforię. No i widzicie państwo, i myślicie, że Kościół jest zainteresowany w sensie struktur Kościoła prezentacją tego spektaklu? Nie. Patronat arcybiskupa krakowskiego niewiele znaczy. Dla nich.
Więc właśnie taki spektakl. Ten spektakl miał być również pokazywany we Wrocławiu. Takie były nasze wcześniejsze umowy z Teatrem Polskim. No ale nie będzie. Najprawdopodobniej jutro usłyszę to po raz ostatni pewnie od dyrektora. Natomiast w kwietniu prawie na pewno przyjadę z tym spektaklem do tam, gdzie pan jeździł. Do Wschowej? Tamtą stronę. Nie do Wschowy, tylko do Wołowa. Aha. Wołów mnie zaprasza. I w Opolu pewnie będzie ten spektakl, więc oczywiście już dzisiaj was zapraszam, bo wedle mnie to jest nie tylko, że bardzo ważny spektakl dla nas, ale to jest po prostu kawał dobrego teatru. Byłoby naprawdę dobrze, gdybyście mogli to zobaczyć. Na razie we Wrocławiu się nie zanosi na to. Chociaż, gdyby się udało znaleźć trochę kasy, to miejsce byśmy znaleźli pewnie, nie? Kiedyś żeśmy o tym rozmawiali. Właśnie chociażby, choć nie jestem do końca pewien, jak Grzesiu Bral by się dzisiaj zachował po latach, ale u niego może by się to udało zrobić. Czyli w Teatrze Pieśń Kozła. Znajomi z dawnych lat. Dobrze znajomi. No ale oni przynajmniej nie poszli jednoznacznie na lewo. Choć ogólnie to na lewo. Ale nie biegają ze sztandarami po ulicach. I w czarnych marszach jakoś nie zauważyłem, żeby brali udział. To już brzmi jak denuncjacja. Refleksja. Oczywiście są i góry, żeby spektrum leżących tam książeczek dotknąć i moje gadulstwo pomalutku do końca prowadzić. O górach jest dużo w moim życiu, o co już mówiłem. I to jest też książka, która jest spłatą długu, trochę innego długu niż ten, który dotyczył pani Stasi Wiatr Partyki i mojej wyprawy na Białoruś, ale też bardzo ważnego długu, bo w tym nie za dużym panteonie mistrzów moich jest też człowiek, który zdobi okładkę tej książki. Postać, o, jaka to postać, duża również pod względem wzrostu, 2 metry miał wzrostu, bez 2 centymetrów, przedwojenny hrabia, tak, z tytułem hrabiowskim, Tadeusz Janota Bzowski, tak się nazywał ten pan. Swoją drogą też jego losy krzyżowały się i z wyklętymi. Przez jedną noc siedział z łupaszką w jednej celi na Montelupich, jak go przewozili. Poznałem pana Tadeusza niedługo, znaczy już kiedy był kiepski, to znaczy jeszcze chodził, potem już leżał i to było w sumie takiej znajomości nasze jakieś 3 lata. W zasadzie umierał na moich rękach. Ale to, co przeżyłem w jego maleńkim mieszkaniu w bloku, to, co mi ofiarował, jest czymś niesamowitym. Jak w końcu go wypuścili, to oczywiście nie mógł znaleźć pracy, no to są te otwarte bramy więzień, nie? Jeszcze na dodatek rodzina ziemiańska, mieli dwór nad Wisłą, w Borusowej, to jest po Wiśle. Żona, 3 dzieci, po to, żeby ich utrzymać, bo tam mieli jakieś drobne oszczędności, to wyprzedawali to, trochę im przywozili ludzie tam z wsi tamtej, w tajemnicy, jakieś tam produkty, no ale potem musiał znaleźć pracę. Nie było dla niego pracy oczywiście. Więc jedynym miejscem, w którym znalazł pracę, to była praca przy wyładunku wagonów i rozładunku. I to oczywiście musiał pojechać głęboko na południe, w lasy,
tam pod Gorlicami się załapał i potem w Bieszczady. Potem w Bieszczady pracował po prostu w lesie. Mimo, że był wysoki, to nie był jakiś wielki bysior, no ale było to kawałek chłopa, więc zasuwał, ale jako, że lata te płynęły tam szybko, to już było po śmierci Stalina, więc się udało bardzo szybko, zauważono, że pan Tadeusz, no to nie jest przeciętny facet i że można go inaczej wykorzystać, nie tylko do prostej fizycznej roboty i stał się bardzo szybko, pełnił funkcję inspektora parków konnych w Bieszczadach. Parki konne, to dzisiaj to myślimy od razu o jeździectwie, o różnych tam, prawda, trasach konikami w wypoczynku, zapomnijcie. Parki konne to chodziło o konie, które służyły do zrywki drewna. Jak wiemy, zrywka drewna tak naprawdę w latach 80., na początku 90. ta tradycyjna została wycięta. Mamy już tylko maszyny, koń nie jest do tego używany. Ja dokładnie jeszcze pamiętam, jak to jest, kiedy wielka bala ściętego drzewa, ogromna, kilkunastometrowa, leci za koniem, który ją ciągnie, a wozak biegnie obok i powozi. To cyrk to mało powiedziane, to jest po prostu... Konie przeżywały średnio 3 lata w tej pracy. No, wozacy, żeby przeżyć, musieli pić, więc też długo nie żyli. Albo się to szybko kończyli, to była straszna praca. Zarabiali tam ogromne pieniądze. Oni zarabiali pieniądze dużo większe niż ministrowie w Warszawie na tej pracy faktycznie, tylko to wszystko szło w dudę. Niewielu przetrwało i on ich tam edukował. On się zajmował kupowaniem po targach po całej Polsce koni, które by się nadawały do tej zrywki. Parków konnych było 20 kilka, od Beskidu Nieskiego aż po San. I to tym wszystkim on się zajmował. No i oczywiście siedział w tych górach mocno. Długo. Książka jest niezwykła, jest złożona z jego pamiętników, które on mi zostawił, plus z nagrań. Pamiętacie pana Sumińskiego w telewizji? Oczywiście. Więc chcę wam powiedzieć, uwielbiałem go. Natomiast Tadeusz Bzowski to jest 3 klasy lepiej jak Sumiński. Nagrywałem jego opowieści o zwierzętach, o lesie, o drzewach i spisane staśmy są tutaj. Miał pasję niezwykłą, on przed wojną był myśliwym. Po wojnie nigdy nie zastrzelił już zwierzęcia, natomiast chodził z aparatem fotograficznym, robił zdjęcia. A potem, kiedy już był chory, nogi mu odmówiły posłuszeństwa, siedział w łóżku i albumy miał z tymi zdjęciami swoimi i je kredkami kolorował. Tam jest taka sekwencja, wkładka zrobiona z kolorowanymi zdjęciami hrabiego pod koniec tej książki. Są niezwykłe rzeczy, no niezwykłe. I to, jak on opowiada o Bieszczadach, o Polsce, jak opowiada. Jak to w tym przedwojennym filmie? Cud, miód, ultramaryna, tak? Cud, miód, ultramaryna. Genialny. I ten człowiek mi też dał kawał Polski w serducho. Niezwykły człowiek. Więc spłaciłem dług. Odnalazłem jego córkę ostatnio żyjącą, Martę, mieszka w Słupsku w tej chwili. Dzięki niej udało mi się też zdobyć trochę zdjęć. Martunia mi napisała drugi wstęp do tej książki. Piękny. W tej chwili pracujemy z wydawcą nad pierwszym, można powiedzieć, tomem, bo ten był drugi, czyli Dzieje przedwojenne, kiedy on był królem salonu. Każda pani była jego. Miał tylko jedną zasadę. Nie wolno kobity przyjaciela i żony czyjeś. No tak to wszystko. No był kawał przystojnego zwierza. Niezwykły facet. Więc o tej książce parę zdań powiedziałem, więc to wydałem też. Tam jeszcze jakieś inne rzeczy mi się zdarzały. Czasopismo, tak, intuicje. Intuicje ładnie się nazywa. Proszę przeczytać podtytuł. Wiara, sztuka polska. Wszystko jasne, nie? No więc jak... Intuicje są jeszcze przydrożne. Tak. A z przydrożnych się też wytłumaczę, bo to jest znowu kontekst kolejnego mojego mistrza. Prawie się już moi mistrzowie kończą. Ale o tym jeszcze opowiem parę zdań.
dlaczego przydrożny. Więc intuicję wydajemy, jak uzbieramy pieniądze, jako teatr. Wydajemy je, jak widzicie, bardzo elegancko. I 15 numerów, tak? 15 to jest. 16 już wyszedł, tak, w ubiegłym roku. W sam raz ten jest w dużej mierze poświęcony właśnie Kazimierzowi Braunowi i jego jubileuszowi ubiegłorocznemu, bo on 80-tkę kończył. A to też cała historia, jak trzeba było walczyć w ministerstwie, w kancelarii prezydenta, po to, żeby w ogóle jak w żadnym teatrze w Polsce on nie mógł zrobić tego spektaklu, że go wyrzucano za drzwi. Nestor polskiego teatru, jedna z najważniejszych postaci żyjących polskiej kultury współcześnie. Facet, z którego książek uczą się studenci na kilku kontynentach. Autentycznie ma taką... No nie, w Polsce też zresztą, jako lektury to są w szkołach teatralnych. I jego nie wpuścili do Polski. On mieszka w Ameryce. To jest po prostu przerażające. Ja mu robiłem jubileusz. To jest chore. Dlatego moim ofowym teatrze. Wyznacza za wysoki standard. No w tej chwili kończy edycję w PWN-ie Dramatów Norwida, najnowszą. Powinno to wyjść może jeszcze z końcem tego roku. Jest najwybitniejszy znawca Norwida, jeżeli chodzi o dramaty na świecie. Niezwykły człowiek. Niezwykły. Braun, no. Myśl, o co mi chodziło? Z tym Braunem? Aha, intuicja, że numer intuicji jest poświęcony w dużej mierze jemu i temu spektaklowi. Genezie tego spektaklu, otoczeniu i tak dalej. Bardzo, a oprócz tego wiele innych rzeczy, bo ten numer, żeby nie być akademijnym, to jest poświęcony niepodległości. Zanim przyszedł rok 18, to myśmy to zrobili w ubiegłym roku. Jest bardzo dużo o młodych ludziach, o pracy z młodymi ludźmi, jak można uczyć niepodległości przez teatr, przez warsztaty. To wszystko tu jest. I kilka takich tekstów innych, ogólnych. Ludzie z całej Polski do mnie piszą. Też kącik poetycki zawsze i tak dalej, i tak dalej. Polecam bardzo. Jeszcze stare numery archiwalne, jak was zainteresuje, są też do zdobycia. Jakby co? Ale co to miało być? A, mistrz. Przydrożny. Choroba celebrycka, dzisiaj by można powiedzieć, a tak naprawdę choroba zarozumiałości różnych artystów polega na tym, że no jest takie powiedzenie, wyszedł ze wsi, żeby nigdy na nią nie wrócić. Znacie to powiedzenie, nie? Czyli zapomniał wuj, jak cielęciem był, albo słoma mu z butów wychodzi i tak dalej. Odcinają się od ludzi, tworzą zamknięty krąg wzajemnych adoracji i zupełnie ich nie interesuje świat poza ich klubami, teatrami, galeriami i tak dalej. No i lekceważą tych, którzy nie mają pieczątki na czole przystawionej przez ich komisje, ich nagrody i tak dalej. Poniewierają nimi, nazywają ich amatorami, nazywają ich różnymi innymi brzydkimi słowami. Wykluczają ich z możliwości funkcjonowania w tym świecie, który oni zawłaszczyli. Tak jest też w plastyce, w rzeźbie. Tak. A ja poznałem genialnego rzeźbiarza, który myślał dokładnie odwrotnie. I który widział w twórczości tak zwanej ludowej, jak to się mówi, w tak zwanych Nikiforach, widział niezwykłą wartość dodaną kreatywności ludzkiej i poszukiwał poprzez dotykanie tego świata dla siebie inspiracji. Z pełną pokorą do tego podchodził. Nauczyłem się tego od niego. Miał takie powiedzenie, że najważniejsi w sztuce są Jankowie muzykanci. I że nie wolno skrzywdzić Janka muzykanta, bo się odpowie trzy razy bardziej niż za skrzywdzenie kogoś z dyplomem. I najważniejsza była dla niego sztuka przydrożna. Kapliczki, świątki. Fotografował.
i sam wprowadzał do swoich prac te elementy. Tym człowiekiem był Władysław Hasior. To przydrożne jest od niego wzięte. A ja miałem okazję znać go przez no, dobre 10 lat, czyli aż do jego śmierci. I bardzo wiele rzeczy mój teatr robił w jego galerii. I to też wielki mistrz mojego życia. No to może tyle. Zapraszamy Państwa do... Bo pytań jest jeszcze wiele, ale nie chciałabym zdominować swoimi, więc jeśli ktoś z Państwa ma jakieś zapytania do naszego gościa, to zapraszamy. Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą przywiezioną tutaj. Nawet mam nadzieję, że ja nie będę tego wiózł z powrotem. Tym bardziej, że nie jadę prosto do domu, tylko dalej w Polskę, więc byłbym wdzięczny za pomoc. No chętnie, chętnie. Jakiś zapale apostolskie. Natomiast jeśli można o coś zapytać, proszę. Tak, właśnie myślę o tym, że jest chyba pod pewnymi względami na metapoziomie jeszcze gorzej niż Pan mówi. To znaczy miałabym nie narzekać, ale trudno mi to przychodzi. Wymyśliłam dzisiaj pracownię prac syzyfowych i to polega na tym, że to gorsze to jest postmodernizm i nadchodzący transhumanizm. Wydaje mi się, że jeśli ktoś chce być bardzo na czasie, to w ogóle odrzuci przekonanie, że jest jakiś człowiek, jakiś podmiot. No mistrz, uczeń to oczywiście autorytet, czyli niebezpieczeństwo, ale chodzi w ogóle o tego człowieka, że jest nienowocześnie być człowiekiem. Więc jak nawiązać kontakt z ludźmi wykształconymi w ten sposób, żeby odrzucać własne człowieczeństwo? A wydaje mi się, że już w tej chwili na jakimś poziomie, nie wiem, studiów doktoranckich na najbardziej renomowanych uczelniach, coś takiego się dzieje, że kształci się ludzi samych przekonanych, że nie chcą być ludźmi. Są dwa sposoby. Jeden, żeby się zaczęli z siebie śmiać, a drugi, żeby zapłakali. No, no to drugie to chyba los gwarantuje, prawda? Nie, 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 nie chodzi mi o to, żeby zaskwirczeli z powodu tego, co z sobą zrobili, bo no czegoś właśnie takiego nie należy oczekiwać. Nie możemy oczekiwać, że maszyna zaprogramowana na coś takiego wyciśnie z siebie łzy. Właśnie trzeba zrobić tak, żeby wprowadzić wirusa do tej maszyny. Łzy są wirusem. I to jest możliwe, oczywiście. Należy temu pomagać. No, w końcu no, apostolat. Nowy wspaniały świat Huxleya też chyba apostolat, nie? Czyli tak jak można dać Boga poganinowi, czy w ogóle komuś takiemu zupełniemu non-name'owi, nie? Tak samo można mu dać łzy. To jest trudne. I